Witam i pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich szanownych widzów, którzy oglądają ten film. Ja nazywam się Michał Pudło, a to będzie 8 odcinek z serii Zagrajmy w Gotiksy. Zapraszam bardzo serdecznie wszystkich do oglądania, komentowania i subskrypcji mojego kanału, jeśli jesteście nowi. I w tym odcinku będziemy kontynuowali zadania w mieście Montera. Niedawno, to znaczy w poprzednim odcinku, zostaliśmy mistrzem na arenie. Teraz sobie zobaczymy właśnie w jedno miejsce za areną. Tutaj będzie ciekawy kufer. Też związany z jednym zadaniem. Kufer Ashtona, byłego mistrza areny. Tutaj znajdziemy ciekawą notatkę. Tak, zaraz sobie przeczytamy. I zaraz znajdziemy tę notatkę tutaj we wpiekunku. Dobra, przeczytaliśmy. To się przyda do po prostu do jednego z zadań. No i teraz już będziemy tutaj wykonywali kolejne zadania. Porozmawiamy sobie z kolejnymi osobami. Wszystko jest możliwe. Tutaj jeszcze nie możemy wejść, bo mamy za mało reputacji. Aha, tutaj chyba nie będzie nikogo. Bo tutaj będzie Bradley, z nim możemy porozmawiać i... A, nowy człowiek! Przybywasz w samą porę. Co tutaj robisz? Co tu robisz? Nadzoruję niewolników. Ale w tych fatalnych warunkach to żadna frajda, wierz mi. Ciągle coś się dzieje. Mamy problemy z zaopatrzeniem, niewolnicy uciekają, sam nie wiem co jeszcze. W cholerę z tym wszystkim. Chcę tylko trochę spokoju. Co sądzisz o Mariku tak przy okazji? Co sądzisz o Mariku? Czy ja wiem? Nie znam go za dobrze, ale uważam, że wie co robi. Potrzebujesz pomocy? Te wygłodzone postacie niczym się od siebie nie różnią. Przestałem się w tym łapać. Przyjrzyj się chłopcom trochę bliżej i powiedz mi, kogo trzeba zmienić. Co masz na myśli zmienić? Zmienić? Co masz na myśli? Nie możemy przez cały czas zmuszać tych biedaków do rozkopywania świątyni. Oni też potrzebują przerwy, więc raz w tygodniu wymieniamy się niewolnikami z farmerami. Praca na farmie jest trochę łatwiejsza. Chłopcy szybko odzyskują siły. Znajdę ci niewolnika. Dobrze, ale zrób to jak najszybciej. Dobrze, i teraz jeszcze pójdziemy do najemnika Trano. Tutaj. Pogadamy sobie z nim. Marik poleciał ci po wypłacie. Wiedziałem, że mnie zakapujesz, sukinsynu. Zapamiętam ci to. Zrobię sobie przerwę. Na pewno masz coś lepszego do roboty. Jak mogę ci pomóc? Świeża woda, nowe narzędzia, nieużywane pochodnie? Dopóki płacisz szczerym złotem, mogę ci załatwić wszystko, co tylko zechcesz, nieznajomy. Dobrze, to pokaż, co masz. Pokaż, co masz. Jasne, powiedz tylko, czego ci trzeba. Pokaż mi swoje towary. Dobrze, coś tutaj możemy posprzedawać. Zebrało nam się trochę złomu. Dobrze, zjadłem. Na to, że nie cały się odbył.
Dobra. Podobno pokonałeś Asztona. Zdumiewające. Masz powody do dumy. Wszystko jest możliwe. Dobrze, może czegoś się nauczymy. Trochę punktów nauki nam się zebrało. Nauczysz mnie walki. Siłę sobie pod... Pod, no... Pouczymy się siły. Tak trzymać. Dalej. Właśnie tak. Dalej. Dalej. Może tak, teraz nauczymy się lepszej walki mieczem. Gorzej już być nie może. Chcę lepiej walczyć mieczem. Nie ma sprawy. Siła wojownika nie polega na jak najmocniejszym uderzaniu mieczem. Znaj pozycję wroga. Rób zamach całym ciałem, a nie tylko ramieniem. Zapamiętaj tę zasadę i stosuj się do niej. Dłużej pożyjesz. Będzie tak cały czas. To nie. I może jeszcze nauczymy się lepiej strzelać z kuszy. Naprawdę myślisz. Chcę lepiej strzelać z ciężkiej kuszy. Naucz się oceniać prędkość swego celu. Strzelaj z wyprzedzeniem, dzięki czemu trafisz cel i zatrzymasz go w miejscu. Jeśli masz kilka celów, nie trać czasu. Wystarczy przygwoździć każdy z nich pojedynczą strzałą, a potem dobić po kolei. Dobrze, to może na razie tyle nauki. Chociaż jeszcze nam zostało 5 punktów do... Nauczysz mnie walki? Może siła jeszcze, o. Dalej. Jasne. Czemu nie? Dobra, i już punktów nauki nie mamy. Co do najemników. Fedor ma cię za słabe usza. Mówi, że bez trudu pokona cię na arenie. No tak. Tak właśnie podejrzewałem. Najwyższy czas znowu pokazać chłopakom z areny, kto tu rządzi. Gladiator Dan uważa cię za świetnego szefa. A jakże inaczej? W końcu dałem mu niewolnika. No dobrze, masz tu swoją zapłatę. Gladiator Gus jest twoim lojalnym podwładnym. Tak, Gus to dobry człowiek. Trano znów się zabrał do pracy. Jego szczęście. Oto twoja zapłata. Dobrze, z Marikiem na razie tyle. Gorzej już być nie może. Zobaczmy sobie do Kowala teraz. Jeśli chcesz kupować ode mnie broń lub nauczyć się kowalstwa, będziesz musiała za to zapłacić, Mora. Masz tu trochę złota. Pohandlujesz ze mną? Powiedz, czego chcesz. Problemy. Wiem, człowieku. Dobrze, teraz pogadajmy sobie z Sanfordem. Tak, Sanfordem, magazynierem. Podobno jesteś nowym mistrzem areny w Monterze. Gratuluję. To naprawdę wielkie osiągnięcie. Nowa dostawa? Połóż z resztą. Jasne, czemu nie? To ty opiekujesz się magazynem? Głupie pytanie. Przecież to widać. I nie jest to łatwa robota, możesz mi wierzyć. Gdy wszystko idzie gładko, nikogo nie interesuje moja praca. Jeśli jednak cokolwiek się zapodzieje, wszyscy natychmiast panikują. Jasne. Sprzedajesz też swoje towary? Jasne. Wystarczy spytać. Potrzeba ci czegoś? 15 worków pszenicy z farmy zboża na północy. I to szybko. Jak sądzisz, co tu się zacznie dziać, jak reszta nie dostanie więcej chleba? A czego jeszcze ci brakuje? Czego ci jeszcze brakuje? Nie uwierzysz mi. Wciąż potrzebuję 5 baryłek mleka z zagrody na zachodzie. Doprawdy? No cóż, tak jak mówiłem, ta robota wcale nie jest łatwa. Naprawdę myślisz, że... Jeszcze coś ci doskwiera? Jeśli chodzi o towary, to mam już chyba wszystko. To pocieszające. A czemu nie pójdziesz i sam sobie tego gówna nie przyniesiesz? Musisz nam trochę pomóc. A kto ci powiedział, że tego chce? Odstąpisz właściwie. Jestem pewien. Co sądzisz o waszym przywódcy Mariku? Marik kocha orków. Jeszcze podczas wojny tak nie pracował. To wazelinia. Ciągle siedzi w tyłku orkowego przywódcy Wareka. Jego zdolności przywódcze nie są najwyższej próby. Każdy tu dba o swoje i ma coś na sumieniu. Nie przepadam za Marikiem. To zadufany w sobie dupek. Gorzej już być nie może. Co do najemników. Sanford nie uważa cię za dobrego szefa. Tak powiedział?
Tak, wyraził się dość jednoznacznie. Wszystko. No cóż, dopóki wykonuję swoją pracę, nie obchodzi mnie, co o mnie myśli. Dobrze, zajrzyjmy sobie jeszcze do karczmy. Sam mógłbym ci to powiedzieć. Ty też zamierzasz się ze mnie naśmiewać? Jeśli on będzie tak cały czas... O co ci chodzi? Chyba nie słyszałeś o tym, co mnie spotkało. Podróżowałem przez pustynię wraz z moją karawaną. Ci cholerni buntownicy zastawili pułapkę tuż obok miasta i zabrali mi cały towar. A co tam miałeś? Kosztowności, rarytasy, dobra luksusowe, artefakty i biżuterię. Co za porażka. Gdybym chociaż odzyskał moją starą, złotą szkatułkę, ma dla mnie ogromną wartość sentymentalną. Gdzie dokładnie zastawili na ciebie zasadzkę? Jeśli opuścisz Monterę przez zachodnią bramę w stronę Trellis, zobaczysz tam moje stare towary. Zakładając, że buntownicy jeszcze wszystkiego nie rozkradli. Powiedz mi coś więcej o tych artefaktach. Wiem, czego szukają orkowie. Dlaczego przekopują całą krainę? Poszukują boskich artefaktów pradawnych, mój blady przyjacielu. I przysięgam ci, jeden z nich miałem w rękach, ale teraz przepadł i jest poza moim zasięgiem. Na zawsze. Co wiesz o boskich artefaktach? Co wiesz o boskich artefaktach? Poza tym, że orkowie szukają ich jak szaleni? Na wolnym rynku mają niewyobrażalną wartość. Już samo to wystarczy. Jak udało ci się zdobyć boski artefakt? Pozwól, że ujmę to w ten sposób. Mój blady przyjacielu, podczas gdy inni umierają z pragnienia w piaskach pustyni, ja postanowiłem ruszyć głową. Albo inaczej. Byłem szybszy od pozostałych. Kto ma teraz boski artefakt? Ty mnie w ogóle słuchasz? Okradli mnie buntownicy. Jeśli ktokolwiek to wie, to tylko ci przeklęci royaliści. Okej, dobra. Wyglądasz mi na spragnionego. Daj mi coś do picia. Jasne. Macie tu coś poza wódą? Zależy, czego ci trzeba. Każda informacja to 5 złotych monet. Możemy też po prostu pohandlować. Czego sobie życzysz? Opowiedz mi o tym mieście. Opowiedz mi o tym mieście. Montera to miasto handlowe, okupowane rzecz jasna przez orków. Orkowie siedzą głównie w zamku. Dzielnicami zewnętrznymi Montery władają ich najemnicy. To dzielnica handlowa, ale nie spodziewaj się po niej zbyt wiele. Od kiedy orkowie rozpoczęli w całym mieście wykopki, przybywa tu bardzo mało kupców. Gdyby to było takie łatwe. Jak wam się układa z najemnikami? No cóż, jako tako. Lepiej zważaj na... Oddziałowi przewodzi Marik. Jeśli jego chłopcy nabroją, Marik przywołuje ich do porządku. Kto przewodzi tutejszym orkom? Niejaki Warek. Jeszcze nigdy go nie widziałem. Nie wystawił nosa poza wewnętrzny dziedziniec zamku. Znajdę tu jakąś pracę? Taki wojownik jak ty powinien przyłączyć się do najemników. To byłoby chyba dla ciebie najlepsze. No i dużo byś zarobił. Prawdziwymi grubymi rybami są tu oczywiście orkowie. Aby jednak robić z nimi interesy, musisz być przez nich tolerowany i mieć dostęp do zamku. Opowiedz mi więcej o wykopaliskach. Orkowie wykopują wszystko, co się da, wszędzie, gdzie pozostały jakieś ruiny pradawnych. Kto wie, czego szukają. Dowiedziałem się, że podobne wykopaliska prowadzą w niemal każdym mieście. Dobra. Zebraliśmy trochę informacji. Teraz jeszcze może odwiedzimy tutaj jedną osobę. Co mógłbym ci to powiedzieć? Witaj, obcy. Co cię do mnie sprowadza? Kim jesteś? Nazywam się Sobota. Powierzono mi zaszczytne zadanie zapewnienia w tym mieście ciągłej obecności niewolników. Potrzebujesz pomocy? Komuś takiemu jak ja zawsze potrzebna jest pomoc. Wszyscy dobrzy wojownicy są sługusami Marika,
Żaden nie odważy się wykazać choć odrobiną inicjatywy. A co z tobą, przybyszu? Chyba nie przyjaźnicie się z Marikiem, co? To prawda. Dopóki jednak najemników jest w mieście więcej od nas, trzeba się pogodzić z ich obecnością lub zginąć. Naprawdę myślisz, że... Czego ci potrzeba? Czego ci potrzeba? Mimo niezwykle starannego dozoru, uciekło mi dwóch niewolników. Chciałbym ich odzyskać. Zakładam, że nie będzie to żaden problem dla takiego silnego wojownika jak ty. Potrzebujesz silnego wojownika, aby sprowadzić tu wymizerowanego niewolnika? Sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana. Marik zabrał mi niewolnika i dał go jednemu ze swoich. Wiedziałem, że jest w tym jakiś haczyk. Koleś, który ma teraz mojego niewolnika, nazywa się Dan i jest gladiatorem na arenie. Rozumiem. Opowiedz mi jeszcze o zaginionych niewolnikach. Jeden z nich pracuje teraz dla orkowego kowala Toreka. Marik przydzielił go tłustemu orkowi do sprzątania. To jednak moja własność i chcę go z powrotem. Dobra. Jeśli on będzie tak cały czas... I teraz za moment pójdziemy na farmy, które znajdują się niedaleko miasta, ale jeszcze tutaj sobie z niewolnikami porozmawiamy. O, rany! Zapracowuję się tu na śmierć! Mam nadzieję, że niedługo ktoś mnie zmieni. Oczywiście. Co byś powiedział na krótką przerwę? Człowieku, oddam ci wszystko, jeśli tylko mnie stąd wydostaniesz. Dobrze, a co masz? Znalazłem tu ten artefakt. Dziwny puchar. Oddam ci go. Mówisz, że znalazłeś puchar. A może to ognisty puchar? A skąd mam wiedzieć? Nie znam się na tym, koleś. Możesz sobie zrobić przerwę. Idź do zagrody. Dziękuję, przyjacielu. Już jestem w drodze. Zaczekaj. Chyba o czymś zapomniałeś. Prawda. Proszę. Oto puchar. Miłego dnia, przyjacielu. Kiedy wreszcie przybędzie pomoc, ja tu oszaleję. Co mi dasz, jeśli cię stąd zabiorę? Ależ ja nic nie mam. Cóż mogę ci dać? Opowiedz mi o swoim nadzorcy, Bradleyu. Bradley załatwia tu własne podłe interesy. Każdy niewolnik chce się wyrwać na farmę, nikt nie chce tu pracować. Bradley ma listę. Jeśli jesteś na jej początku, na jakiś czas idziesz na farmę. Ten przeklęty wieprz każe nam płacić za przesunięcie się na górę listy. Rozumiem. To twój szczęśliwy dzień. Możesz iść do zagrody. Dziękuję, przyjacielu. Nie wytrzymałbym tu zbyt długo. Dobra, teraz chyba porozmawiamy z Bradleyem. Zająłem się niewolnikami. Widzę. Ja zrobiłbym to inaczej, ale cóż. Póki co w naszym obozie potrzebujemy jak najszybciej nowych robotników. Idź powiedzieć Denisowi z zagrody za miastem, że ma mi przysłać nowych ludzi. Dobra, i właśnie. Teraz udamy się na okoliczne farmy. Tam też będą jakieś ciekawe zadania. Lepiej się nie wtrącę. Dobra, i tutaj jeszcze znajdziemy tą okradzioną karawanę tego asasyna z karczmy. To gdzieś tutaj. I później już prosto na farmy. Dobrze, tu są buntownicy. Ale to z nimi później porozmawiamy. Thank you.
A dobrze, to na razie pójdziemy na farmy, później będziemy szukać. Robi się coraz gorzej. Jasne. Mimo wszystko tak nie może tego będzie jeszcze nie za kłopotów. Co o tym myślisz, mistrzu areny? To twoja zagroda? Jestem tu szefem, jeśli ci o to chodzi. Pilnuję, żeby w zagrodzie wszystko działało jak należy. Niektóre rzeczy... Ale nadal mi się to nie podoba. Bradley potrzebuje nowych niewolników. No dobrze, wiesz kogo chcesz. Powiedz Bradleyowi, że nie powinien tak katować swoich niewolników. Do niczego się nie nadają, kiedy przybywają do zagrody. Z tego będzie jeszcze więcej. Szukam pracy. Świetnie, mam coś dla ciebie. Moi ludzie są zbyt głupi, aby się tym zająć. Ostatnio w okolicy pojawiło się stado wygłodniałych wilków. Zakradają się nocą do zagrody i pożerają zwierzęta. Sporo bym zapłacił, gdybyś się ich dla mnie pozbył. Nie ma sprawy. A to już zająłem się wilkami wcześniej, dobra? Zająłem się wilkami. Więc mogę się już przestać martwić? Na to wygląda. Nareszcie trochę spokoju. Dobra robota. Oto twoja nagroda. Chyba nie chcę tego słyszeć. Dobra, jeszcze sobie zajrzę do ekwipunku, bo poduczyłem się siły. Może będę mógł używać już tego lepszego miecza. Tak, mogę. Chyba nie tylko tego nam trzeba. Gdyby to było takie łatwe. Robisz coraz dłużej. Dobrze, kuszy nie mam lepszej. Okej. Pewnego dnia to wszystko się skończy. A moment. Czemu nie? Tylko tego nam trzeba. Odłóż broń! Widzisz, to nie było takie trudne. Niektóre rzeczy nie... Ale nadal mi się to nie podoba. Dobra, będzie pod trójką. Odłóż broń! Dobra, odkładamy. Okej, dobra. To nie było takie trudne. Niektóre rzeczy nie da się nie zmieniać. No tu jeszcze możemy pozbierać beczki z mlekiem. Dobra. Te, które oczekuje od nas Sanford, magazynier. Tylko tego nam trzeba i popatrzmy. Może lepiej nie zwalaj tego na innych. Chyba nie chcę tego słyszeć. Miło się z tobą gadało. Powinien był wiedzieć. Jasne. O, tu jest jeszcze jedna. Z pewnego dnia to wszystko się skończy. Mamy zebrać 5. Poczekam i popatrzę. Naprawdę myślisz, że... Może... Gdzieś tu jeszcze 2 powinny być. O, jest jedna. Dobrze, i ostatnia. Chyba nie chcę tego słyszeć. Praca na farmie wcale nie jest taka zła. Szczególnie jak sobie pomyślę o tych biedakach na wykopaliskach. Jesteś potrzebny na wykopaliskach w mieście. Nie chcę tego słyszeć. Nie mogę tam iść. Praca na wykopaliskach to prawdziwe piekło. Nawet sobie nie wyobrażasz. Tego będzie jeszcze. Wiem, człowieku, wiem. Daj mi choć jeden powód, dla którego nie miałbym cię tam wysłać. Mógłbym ci pokazać drogę do skarbu. Co to za skarb? Co to za skarb? O nie, nie tak prędko. Skąd mam wiedzieć, że nie wyślesz mnie do miasta, kiedy tylko ci powiem? Wiem, człowieku, wiem. Więc czego chcesz? Chcę, żebyś poszedł do Denisa i powiedział mu, że zostaję tutaj. Wtedy zdradzę ci, gdzie jest skarb. Sam mógłbym ci to powiedzieć. Porozmawiam z Denisem. Dobra, zaczekam. Przestań. I tak jest już źle. Ale nadal mi się to nie podoba. Pozwoliłbym niewolnikowi Kelvinowi zostać w zagrodzie. W porządku. Wydajesz się nie mieć wątpliwości. Rozmawiałem z Denisem. Zadowolony? Tak. A teraz posłuchaj. Najemnik Ashton pozwala innym najemnikom walczyć na jego arenie w Monterze. Żeby walczyć, trzeba jednak zapłacić. Ashton oddaje złoto swojemu szefowi, ale ja wiem, że większość trafia do jego własnej kieszeni. Chowa złoto pod krzakiem za areną, żeby nikt go nie znalazł. Skąd wiesz, co robi Ashton? Kiedyś, sprzątając jego pokój, zauważyłem, jak chowa złoto. Cóż,
kończy plotkowanie. No dobrze, kolego. A teraz i tak wracasz do świątyni. Proszę, nie możesz mi tego zrobić. A właśnie, że mogę. Wiesz co? Jesteś skończonym draniem. Nie zamierzasz mnie chyba wysłać z powrotem do miasta. Zapomnij, zostaję tu na farmie. Od dziś znów będziesz pracować w mieście. O, nie, proszę. Nie znoszę pracy na wykopaliskach. Ja powinien był wiedzieć. Pewnego dnia to wszystko się skończy. No cóż, więc co mi możesz zaproponować? Mogę ci udzielić informacji, dzięki którym wkupisz się w łaski najemników. Jakby to było takie łatwe. Dobrze. Mów, co wiesz. No więc słuchaj. Nie tak dawno temu Denis wysłał swoich ludzi na farmę z morza, żeby narobili tam zamieszania. Nie wiem, co zrobili, ale na pewno nie było to nic dobrego. Co? I to już? Przykro mi, ale wiem tylko tyle. Jakbyśmy nie mieli dość problemów. Jazda na wykopaliska, albo sam cię tam zaciągnę. Dobra, dobra, już idę. Do niczego nie dojdziemy. Okej, jeszcze sobie porozmawiamy z szefem farmy. Mimo wszystko tak nie może być. Z Denisem. Zajmij się swoimi sprawami. Aha, dobra, na razie nie ma z nim opcji dialogowych. Niektóre problemy same się rozwiązują. Ale nadal mi się to nie podoba. Jakby to było takie łatwe. Wszystko jest możliwe. Dobrze, i zobaczmy sobie jeszcze, co się dzieje na drugiej farmie. Żartujesz sobie? Dobrze, jesteśmy na drugiej farmie. Pewnego dnia to wszystko się skończy. O co chodzi? Ty też chcesz podwyżkę? Wracaj do pracy. Nie odzywaj się do mnie w ten sposób. Proszę, proszę. Kolejny przybłęda, który czyha na moje stanowisko. Możemy o tym pogadać w czasie walki. Rozerwę cię na strzępy! Ej, ludzie! Walka! Dobra robota! Gdyby to było takie łatwe... Sam mógłbym ci to powiedzieć. Nie ma tu nic ciekawego. Czemu nie? Gorzej już być nie może. Zawsze biją małych. To nie obchodzi. Odczep się wreszcie. Nie mam czasu na bójki z włóczęgami. Spokojnie. Chcę dla ciebie pracować. Nie ma mowy. Nie chcę tu takich rozrabiaków jak ty. Mam lepsze rzeczy do roboty. Nie zamierzam pilnować takich jak ty. Jeśli nie będę ostrożny, niewolnicy uciekną, a chłopcy będą tylko udawać zapracowanych. Jeśli on będzie tak cały czas... Chyba potrzebujesz mojej pomocy. A niech to. Mam przeczucie, że tego pożałuję. Najpierw pokaż, na co cię stać. Wtedy się zastanowię. Dobrze ci radzę. Powinieneś jakoś zmotywować swoich ludzi, zachęcić ich do pracy. Słuszna uwaga. Jedyną rzeczą, która może ich zmotywować, jest alkohol. Albo wykończą nas złodzieje zboża, albo ożywieńcy z zamku na wschodzie. Niewolnicy uciekają z twojej farmy? Tak, cholera. Możesz się ze mnie nabijać do woli. Nie dość, że ten cały Marik ciągle siedzi mi na karku, to jeszcze moi ludzie się ze mnie nabijają. Co z buntownikami? Royaliści ukrywają się w górach, albo kręcą w okolicach Montery. Buntownicy nie stanowią poważnego zagrożenia. Bardziej mnie martwią złodzieje zboża z północy.
Przychodzą w nocy i kradną nam sprzed nosa całe worki ziarna. Coś mi się zdaje, że pewnego ranka obudzę się z poderżniętym gardłem, a moi ludzie niczego nie zauważą, bo będą odsypiali kolejnego kaca w stogach siana. Mógłbym ci to powiedzieć. Opowiedz mi o Mariku. To orkowy najemnik, podobnie jak ja. Marik jest naszym przywódcą i siedzi w monterze. Pilnuje, żeby wszyscy pracowali, a nie robili na co im przyjdzie ochota. Chciałbym wiedzieć, jak on to robi. Ja nie radzę sobie nawet z tą garstką ludzi na farmie. Powiedziałeś właśnie o żywieńcy? Jeśli podążysz ścieżką na wschód, dotrzesz do starej twierdzy paladynów. Teraz jest kompletnie zrujnowana, ale wciąż ma lokatorów. Jeśli wiesz, co mam na myśli? Na twoim miejscu nie zbliżałbym się zanadto do zamku. Denis podpalił twoje siano. Tak, wiem. W dodatku ta świnia nabija się ze mnie. A niech się nabija. Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Zajmę się złodziejami zboża. Chcesz dokonać tego, z czym moi ludzie nie mogą sobie poradzić od tygodni? Ha! Bardzo proszę! Ciekawe, jak to zrobisz! Dobrze. Mamy kolejne zadanie. Ale myślę, że w tym odcinku to już będzie na tyle. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za oglądanie, komentowanie i ewentualne subskrypcje. Zapraszam do oglądania innych moich filmów i kolejnych odcinków tej serii. Cześć!